zrobiłeś dzisiaj coś innego, mianowicie montaż oczyszczalni ścieków biologicznej. Jak widzicie, dwa wielkie zbiorniki. Zdecydowaliśmy się na firmę Huba, która właśnie wykonała tą oczyszczalnię, jak widzicie, w serii Tytan z recyrkulacją, z rozsączeniem w tunelach. No i teraz się tutaj kopię. Za dużo chłopakom nie przeszkadzam, dlatego tak mało będę miał do pokazania. Podstawowym problemem związanym z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków na naszej działce był wysoki poziom wód gruntowych. Zgodnie z przepisami, które obowiązują w naszym kraju, minimalna odległość pomiędzy lustrem wód gruntowych a rozsączeniem to jest 1,5 metra. W naszym wypadku po badaniach geotechnicznych wyszło, że wodę gruntową mamy na 80 cm, tak? Więc należało wykonać rozsączenie, które umożliwi zachowanie wymaganego przepisami dystansu. Jednakże to jest prosty przykład też tego, czy można wykonać biologiczne oczyszczalnie ścieków w miejscu, gdzie na przykład jest glina. Jak najbardziej tak. Trzeba tylko wtedy wykonać poletko rozsączające, bądź w miejscu, gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, jak u nas, gdzie wystarczyło poletko, które umożliwia rozsączenie tej wody i zabezpieczenie jakby ciągłości pracy oczyszczalni. Ekipa, którą wybrałem, jest to ekipa polecana przez producenta, więc nie było z tym jakby najmniejszego problemu. A może też dlaczego w ogóle Huba? Jak zacząłem szukać firm związanych właśnie z montażem oczyszczalni i wysokim poziomem wód gruntowych, bo to jest jakby jedno powiązane z drugim, to okazało się, że żeby wypompować ścieki z oczyszczalni takiej standardowej, biologicznej, będę musiał zastosować jeszcze przepompownię ścieków, ponieważ no, wypływ byłby niżej niż miejsce, gdzie mają te ścieki się dostać. No i okazało się, że pompa plus oczyszczalnia to wcale nie jest taki mały wydatek, i to są dwa różne urządzenia. No i zacząłem tak szukać i trafiłem właśnie na Hubę, gdzie okazało się, że jest pompa zintegrowana już z oczyszczalnią, więc jest jedno z drugim i nie ma jakby problemu, że trzeba instalować dwie różne rzeczy i cokolwiek takiego. Odezwałem się do producenta, producent sam zaproponował mi adaptację projektu do pozwolenia na budowę, ponieważ to, co zaproponował nasz projektant adaptujący, to niestety wiele pozostawało do życzenia, więc tutaj firma Huba stanęła na wysokości zadania, dostarczyła wszystkie niezbędne dokumenty, które zostały również złożone w pozwoleniu na budowę, dzięki czemu mogliśmy przystąpić do późniejszej jakby realizacji już samego przedsięwzięcia. Oczyszczalnia, którą my wybraliśmy, to jest Huba SBR Primo Plus w wersji Vario, zbiornik w wersji Tytan, tam są różne te wersje. Co to jest w ogóle, czemu taka, a nie inna? Vario, chodzi o to, że nasza jest pozioma, to nie jest pionowa oczyszczalnia, jak teraz widzicie na zdjęciu, tylko pozioma, oraz dodatkowo ma tą technologię Vario, czyli niby osad w niej wiruje i to pomaga jakby w oczyszczaniu samych ścieków. Może teraz coś o tym, co widzicie na filmie, więc najpierw chłopaki przyjechali, zrzucili oczyszczalnię i przystąpili do odkrycia wyjścia rury kanalizacyjnej z domu. W naszym przypadku była ona umieszczona jak najwyżej gruntu, tak? Czyli ona tam się znajdowała bodajże 45 czy 50 cm pod poziomem samej płyty, no bo jakby kanalizacja przechodziła przez cały dom, więc no, trzeba było te spadki zachować, żeby nie było z tym problemu. Więc to było pierwsze, co zrobili. Na samym wylocie rury zamontowali rewizję. Rewizja jest po to, że jeżeli coś by się stało, potem na przykład rura by się zetkała lub cokolwiek takiego, no to że można było się dostać do samej kanalizacji bez cięcia rur i itp. Następnie kolanko i już rura wyjściowa do samej oczyszczalni, po czym zaczęto kopać dziurę na same zbiorniki. Jest to dosyć głęboka dziura, ona chyba miała ze 2 metry, jeżeli dobrze pamiętam, i naprawdę chwała za to, że było bardzo ciepłe lato, bo nie było problemów z wodą. A rok wcześniej, nawet jak w lato żeśmy kopali, to grunt się osypywał, a tutaj było wspaniale sucho i nie było z tym najmniejszego problemu. Więc tutaj właśnie fajnie to wyszło. Po wykopaniu samego wykopu została opuszczona oczyszczalnia.
i śmiałem się z chłopaków, że wiele osób, w tym mi, zdarzało się na początku problemy z wymurowaniem ściany w pionie czy w poziomie, że coś tam uciekało, trzeba było poprawiać, a oni wielki wykop i poziomują bez problemu wielką oczyszczalnię ścieków. Tutaj widzieliście na filmie przed chwilą, jak jeden z chłopaków nurkował do pierwszego zbiornika oczyszczalni. Było to związane z włożeniem rury zewnętrznej, czyli dopływowej, ze ściekami do oczyszczalni. Chodziło o to, żeby po prostu się upewnić, że rura weszła i odpowiednio jest osadzona. Jeżeli chodzi o rury, to są to te same rury, które ja stosowałem, więc to jest Magnaplast SN8, więc fajnie się złożyło i też ta firma polecała te rury. Po osadzeniu już samej oczyszczalni, wstępnemu przysypaniu dwoma łyżkami piachu, rozpoczął się proces napełniania. Obydwa zbiorniki trzeba było zalać wodą. Jeden miał, ona tam około 3 metry sześcienne wody na to idzie, bo każdy z nich ma tam około 1500 litrów i trzeba je napełnić. To po pierwsze po to, żeby ustabilizować oczyszczalnię podczas zasypywania, oraz że nie było problemu z tym, że oczyszczalnia zostanie wypchnięta przez wody gruntowe. Musicie wiedzieć o tym, że moja oczyszczalnia jest zamontowana i jeszcze nie pracuje. Mimo tego musi być pełna wodą, właśnie żeby nie było sytuacji, że na przykład wody gruntowe pójdą do góry i wypchną całą oczyszczalnię poza grunt, tak? Jeżeli byłaby sytuacja, że ktoś ma bardzo, bardzo, bardzo wysoki poziom wód gruntowych, no to może, że wtedy trzeba było jeszcze wykonywać obsypkę z półsuchego betonu, ale u nas akurat nie trzeba było. Na początku filmu wspomniałem, że nasza oczyszczalnia jest wykonana w technologii SBR i może teraz parę słów na temat tego, jak to działa. Na filmie widzicie, że są dwa pojemniki. Do pierwszego wchodzi bezpośrednio rura, no i ona jest połączona z drugim. Pierwszy z tych pojemników to jest tak zwany osadnik, natomiast drugi to jest tak zwany reaktor. No i faza pracy oczyszczalni SBR polega na tym, że w fazie pierwszej następuje napełnienie komory osadnika, czyli wszystkie nasze ścieki trafiają właśnie tam. A jest to też ta komora, która jest zawsze wybierana, tak? Czyli raz do roku należy dokonać serwisu oczyszczalni biologicznej, znaczy przyjmuje się, że raz do roku, i należy właśnie wybrać jakby osad stały, czyli rzeczy, które nie będą, które jakby oczyszczalnia nie przerobi, to tam się właśnie będą zbierać i stamtąd należy je wybrać. Niemniej, pierw ścieki trafiają do osadnika, jest to faza pierwsza, potem są one przesyłane do reaktora, czyli jest to jakby faza druga, czyli przelanie ścieków z jednego pojemnika do drugiego i ich natlenienie, tak? Czyli zaczyna działać pompka, która jest zamontowana na zewnątrz, w skrzynce zewnętrznej. Faza trzecia, czyli sedymentacja, polega na tym, że pompka przestaje działać i jakby osad, znaczy następuje rozdzielenie rzeczy w reaktorze, tak? Czyli osad jest jakby usuwany na dno reaktora, czyli tam też spadają rzeczy, które nie zostały jeszcze jakby przetrawione przez bakterie, przynajmniej ja to tak rozumiem. I faza czwarta, czyli zostaje usunięty odpad, którym jest tak naprawdę oczyszczona woda, tak? I to są jakby cztery fazy pracy oczyszczalni SBR i one się powtarzają w kółko, tak? Więc to działa jakby cały czas. Zapewne spotkaliście się z opinią, że oczyszczalnie ścieków przydomowe śmierdzą. No, jest to często powtarzany mit, a dotyczy on jakby najbardziej, znaczy inaczej, może nie mit. Jest to prawda, jeżeli mówimy o oczyszczalnia z drenażem, bądź źle wykonanych oczyszczalniach biologicznych, takich jak u mnie jest. Może zacznijmy od tego, czym się różni oczyszczalnia z drenażem, takiej, która u mnie jest. Oczyszczalnia z drenażem. Najczęściej taka bardzo tania oczyszczalnia, którą możecie znaleźć pod marketami najczęściej, czyli zbiornik i masa rur do niej. To jest po prostu nic innego jak szambo z rozsączeniem, jak ja to mówię. Potocznie rzecz ujmując, jest to po prostu zbiornik, do którego zrzucacie ścieki. Tam oczywiście zachodzą reakcje związane z fermentacją itp. No i jak zbiornik się przepełnia, to ścieki zostają rozsączone do drenażu i tam dalsze procesy zachodzą w drenażu. Często zdarza się tak, że ten drenaż po jakimś czasie się zapycha, więc warto na to zwrócić uwagę, ale też również na to, jak duży drenaż musi być zastosowany do takiej oczyszczalni. I właśnie w takich oczyszczalniach często jest
tak, że brzydkie zapachy wydostają się z kominków wentylacyjnych, bo po prostu w drenażu zachodzą procesy gnilne i je czuć. Natomiast przy oczyszczalni biologicznej, tak jak HABA zaleca, minimalna średnica wentylacji, kanalizacji to jest rura 110, tak? Czyli w moim przypadku są dwie wywiewki i one idą rurą 110 aż do samego kominka, który jest w dachu umieszczony. Nie tak jak często hydraulicy potrafią zrobić, czyli macie na przykład rurę 110 na pion, a potem cieniutką 50 jest wystawione to na dach. Nie, tutaj musi być 110 po całości i to Wam gwarantuje właśnie między innymi to, że nie ma problemu z zapachami. Zadałem Wam pytanie na karcie społeczności, czy macie jakieś pytania odnośnie montażu oczyszczalni ścieków itp., na które mogę odpowiedzieć. I tutaj Marcin zapytał, jak daleko od zbiornika można zrobić drenaż. Ja bym chciał od zbiornika rurę pełną jakieś 30 metrów i później dopiero drenaż. Jeżeli to będzie drenaż rozsączający, taki jak tutaj na przykład ja mam w oczyszczalni, to myślę, że 30 metrów nawet dla pompki, która jest w oczyszczalni, nie będzie jakimś wielkim problemem, ale czy na pewno tyle można zrobić, to już trzeba było zapytać producenta albo montera, bo wtedy będziecie mieli pewność. Natomiast Nodus 012 i Paweł G pytał o rekuperację. No chłopaki, filmy są nagrane, ale ja nie mam czasu tego złożyć, a tym bardziej upublicznić, więc trochę jeszcze potrwa, zanim te filmy się pojawią. Natomiast jeżeli byście pytali, bo na pewno się pojawi takie pytanie, o koszt całej tej zabawy, to powiem Wam, że koszt całej oczyszczalni na gotowo, z montażem, z materiałami, z kamieniami itp. itd., to trzeba liczyć się około 15 tysięcy złotych. Ale mówiłem tutaj o takiej dużej oczyszczalni, oczyszczalni na 5 osób z rozsączeniem w nasypie, w ten sposób, jak to u nas zostało zrobione, tak? Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, czyli monter, a raczej firma, która montowała mnie, to jest PHU Monter ze Skierniewic. Polecam serdecznie pana Pawła. Firma godna zaufania, godna polecenia. Zadzwoniłem, zapytałem, zostało mi wszystko doradzone. Montaż, wszystko zgodnie z planem, szybko, sprawnie, więc z czystym sumieniem mogę polecić. Oczyszczalnia ma, jak już wspomniałem, skrzynkę zewnętrzną. W skrzynce tej znajduje się elektronika sterująca oraz sama pompka, tak? Pompka napowietrzająca, która napowietrza nam złoże w reaktorze. Jest to pompka energooszczędna. No, dla czteroosobowej rodziny przyjmuje się, że jest to nie więcej niż 10 zł miesięcznie, jeżeli chodzi o koszt utrzymania oczyszczalni, tak? Czyli rocznie przyjmuje jest to około 100-120 zł. Więc myślę, że nie jest to jakaś astronomiczna suma, patrząc na to, że za zwykłe szambo, wybór zwykłego szamba to jest około 200 zł za 10 metrów sześciennych i to tak już coraz rzadziej więcej, przeważnie już jest więcej niż 200 zł, więc tutaj jakby to w ten sposób. Na filmie widzieliście do tej pory montaż samej oczyszczalni oraz skrzynki. Po lewo było teraz widać takie wykorytowane miejsce. To miejsce, które zostało wykorytowane, jest to właśnie miejsce na poletko rozsączające. Czekaliśmy na dostawę kamienia, bo ważnym aspektem było to, żeby kamień był dostarczony bezpośrednio w wykop już przygotowany. Ktoś powie, że to żadna różnica. No, różnica jest taka, że dzięki temu kamienie były czyste, bo zamawiane były kamienie. Tylko nie pamiętam, jaka gradacja, ale dosyć duża, ale płukana, więc one były czyste i chodziło o to, żeby nie były brudne, że jakbyśmy przerzucali je koparką z miejsca w miejsce, no to by zostały one ubrudzone, natomiast w ten sposób były one jak najmniej brudne w piachu i inne takie rzeczy. Więc po tym, jak zostały zrzucone z ciężarówki, zostały rozplantowane na przygotowanym poletku i na to poletko zostały rozłożone czarne jakby nasypy, które tam widzicie. Te nasypy to są właśnie tunele rozsączające i za pomocą pompki wewnętrznej wbudowanej w oczyszczalnię będzie woda wypompowywana z oczyszczalni i wlewana właśnie do tych tunelów rozsączających. Ciśnienie jest na tyle duże, że nie musicie myśleć tak jak ja na początku, że ta woda się zlewa zaraz za miejscem, gdzie ona wchodzi do tego tunelu, tylko ona jest dosyć daleko wrzucana w ten tunel i ładnie się rozsącza po całej jej długości. Ważnym aspektem jest też to, że u mnie jest to taki tunel. Natomiast jeżeli
jeżeli nie mielibyście tak wysokich poziomów wód gruntowych, można zastosować na przykład poletko rozsączające, czyli macie po prostu poletko skory i na tym poletku są dysze, które w momencie, kiedy następuje wypompowanie wody, to no, poletko się po prostu podlewa, tak? Tutaj powstanie po zasypaniu coś, co moja żona nazwała bardzo ładnie trumną, tak? Więc powstanie trumna, ale to dopiero później zobaczycie. Po samym ustawieniu tuneli zostały one przykryte, nie tylko one, ale całe to poletko zostało przykryte agrowłókniną. Ma to za zadanie zabezpieczenie tych wszystkich kamieni przed dostaniem się piasku i zamuleniem złoża, tak, żeby nie było sytuacji takiej, że to złoże się zamuli i nie będzie przyjmować do siebie wody z oczyszczalni. Te zielone tunele, które w tej chwili widzicie, to są po prostu przedłużki tuneli rewizyjnych do oczyszczalni. Były montowane za pomocą kleju mamuta, jeżeli dobrze pamiętam, były wklejane tak, znaczy na wcisk, jeszcze mamutem obłożone i jeszcze skręcone śrubami, więc to się nie ruszy i nic się z tym nie dzieje. I zapewnia nam to wgląd do oczyszczalni, tak, więc jak ona jest odpowiednia, jeżeli mielibyście jeszcze głębiej oczyszczalnię posadowioną, no to wtedy te tunele się montuje wyżej. Jak co, to se później muszę tylko okleić ten kominek, bo brzydki. Powiem, no dobra, wsłaniam normalnie. Ogólnie jakoś nie trzeba tego drenażu samego w sobie, znaczy tego serwisować. Tak jak tutaj kolega też zapytał, jeżeli by nie było tutaj wysokiego poziomu wód gruntowych, czyli mielibyśmy przynajmniej normalne piaski, to tak naprawdę z oczyszczalni by była, nie wiem, studzienka chłonna, do której by zrzucała wodę, czy jak wtedy się robi? Zależy, jakie te piaski. Jeżeli grubo ziarniste, mamy odbiorny do 3 metrów i nie ma tam wody ani gliny, to tak, to trudno może robić. Jeżeli nie, to pole rozsączające, 3 czyli metry na 8, 3, tak samo kamień, 3 ciągi rur drenażowych, koło włóknina i zasypane. Aha. Chodzi o nasypy, no to jednak ta metoda nam zajmuje najmniejszą powierzchnię do nasypów, bo tam dalej jest wszystko równe, to już najlepiej wygląda. No, no małe jest po prostu, ja myślałem, że to będzie dużo większe. No i wiemy, to będzie dziś takie, nie? No ale to nadal jest małe, w porównaniu z tym, co ja myślałem, że tu będzie. A tam się nic na tym sterowniku nie ustawia, tylko wy ustawicie już tam wszystko, gdzie? I ona sama też wykrywa ten tryb wakacje? Tak. Jak nie będzie odpompowania z oczyszczalni przez 2 doby, to przejdzie automatycznie w tryb wakacyjny. I później z niego wróci, jeżeli będzie codziennie zrzut. Mhm. A jeżeli, no bo ona jest tam do 5 osób planowana, tak? A jeżeli będzie na przykład więcej osób, coś by się stało, to ona... Na stałe? No na stałe, no ile osób maksymalnie ona jest w stanie wytrzymać? 5. Znaczy, czy dałaby radę przy 5 osobach, która by, no, 5 osób by non-stop robiły ten wannę, nie? Wszystko zależy od jakości ścieku, tak? Bo może być tak, że tu będą mieszkały 2 osoby i też będzie miała kłopot z działaniem. Tylko, że będzie miała bardzo mało ścieku tego biologicznego, tak? A chemicznego będzie dużo, bo jest spory dom i dużo będzie ze sprzątania. Czyli będzie sporo. Bo i tak podłogę musimy umyć, czy tu mieszka 5 osób, 6, też, że może rzadziej, tak? No tak. Ale ogólnie chodzi o chemię, tak? Im jest mniej chemii takiej tej inwazyjnej, tym jest lepiej oczyszczalnie, fajniej czyścić. A w jaki sposób pracuje? Można sprawdzić, na przykład podnosząc pokrywy, czy złoże ma się dobrze, tak, albo cokolwiek takiego? Tak, mniej więcej po około 3-4 miesiącach stałego użytkowania z tej komory należy w trakcie napowietrzania pobrać próbkę słoikiem, dosłownie nabrać wodę w trakcie napowietrzania. Jeżeli pan zajdzie, że ona będzie taki miała brązowy kolor, to jest wszystko super, to jest ładnie. Jak jest szara, siwa, to nie jest, jest za dużo detergentu. Pobieramy słoiczkiem wodę, odstawiamy na 40 minut. I po 40 minutach osad sobie siada na dnie tego tej próbki. Widzimy, ile jest osadu, a ile jest więcej u góry tej czystej wody w próbce. Jeżeli
tego osadu jest już 1/3 próbki. To jest to idealna ilość, więcej nie będzie, bo działa recyrkulacja, czyli więcej nie będzie. Dlatego, żeby oczyszczanie sobie działała. Ale ogólnie oczyszczanie wchodzą w pracę przeważnie w okresie od 3 do 6 miesięcy. Jeżeli nic im nie szkodzi. W takim okresie czasu wytwarza się osad czynny. Ja panu zostawię starter biologiczny i po miesiącu stałego zrzutu ścieków, czyli po miesiącu już zamieszkania, wtedy ten starter zaaplikuje pan do reaktora. A dopiero wtedy, nie przed. Nie, bo tam jest czysta woda, nic z tym nie będzie. Nie no i właśnie też jest teraz pytanie, bo tak jak my no, planowaliśmy się wprowadzić do końca roku, nie? Teraz pytanie, czy tak jak przyjdzie zima, to co się nie. stanie, jak nie użytkujemy? Nie trzeba dolewać ciepłej nie, wody albo cokolwiek takiego? Ona jest głęboko posadowiona, to ziemia ją ochroni, nic jej nie będzie. Ale ogólnie ścieki nie zamarzają, żeby tu teraz tylko uwagę zwrócić każdej ekipie, która będzie robiła coś tam wewnątrz, żeby nic nie będę walił do kanalizacji. Będą robili może, nie wiem, tutaj będzie malowanie, tak? Ja będę robił, ale tynki będą. Już nie płuczemy, tak? Pod zlewem. Wszystko, żeby wychodziło na zewnątrz. Nic już do tego kanalizacji. A jakbyśmy już na przykład mieszkali normalnie i żona by se malowała i potem umyła pędzel, to nie będzie tragedii. To tak samo, to też farba spłynie. Trzeba o tym pamiętać, tak? To jest najfajniejszy ściek. Aha. Bezcenny właśnie. Bo spłynne wybije osad czynny. Może by tak oczyszczanie będzie bardzo ładnie pasowała. Zapomni się pan, sobie pan kręca do oczyszczania rur, tak? I nagle oczyszczanie nie pracuje. Jest nieśmiertny. No to ten. Chyba sypą najlepiej. Ja bym tak chyba być, tak? Rozlewać to manualnie. No tak, no. Włożyć go, wyczyścić. Bo krew ma potężną porcję chloru. Oczyszczalnia zamontowana, ziemia rozgarnięta. Jak widzicie, tak wygląda trumna. Jak to niektórzy by powiedzieli, co my tu mamy. Tu mamy komorę wstępną. Czyli do tej komory będą wpadać ścieki. Tak? Czyli tutaj wpadają ścieki z domu. Po czym już w tej komorze będzie następować cała fermentacja itp. Tu jest ten reaktor czynny. Na tych kształtkach będą się osadzać bakterie. Tam macie pływaki od pomp itp. No to później jest dopisane do działania. Tutaj jest rozsączenie, które widzieliście. A tutaj mamy samą skrzynkę. Ona w tej chwili jest odłączona. Będzie trzeba ją podłączyć. Tutaj trzeba doprowadzić prąd, ale to nie kłopot, to sobie później zrobię. Co z takich rzeczy? No tu jest włącznik, po prostu ją włączamy i ona już działa. To nie trzeba nic więcej robić. Ona tutaj potem pisze, które ogólnie procesy w tym momencie przeprowadza. Z takich jeszcze rzeczy tutaj jest lampka kontrolna, która się pali na czerwono, jeżeli coś jest nie tak. No i tutaj to będzie schowane w płocie też, że ona jakoś obuduje krzaczkami itp. A tutaj macie sam nasyp. On będzie sam osiądzie jeszcze spokojnie 30 cm. No. Tyle, oczyszczalnia zamontowana. Szybko, sprawnie. Haba RL, polecam, polska firma.